Witajcie, dzisiaj Wam pokażę podstawowe elementy zestawu skrzyniowego od Kistenberga. Będzie to zestaw skrzyń X-Block. Zobaczycie poszczególne elementy tego zestawu bez omówień szczegółowych, bo na to przyjdzie pora, gdy będziemy omawiali każdą ze skrzynek. Dzisiaj tylko prezentacja tego, co z czym się spina oraz pokazanie wszystkich elementów systemu. Oglądajcie! Dzisiaj postanowiłem Wam pokazać taką małą prezentację całego asortymentu serii X-Block. Ostatnio była omówiona taka wstępna recenzja, takie wstępne pierwsze wrażenie. Dzisiaj Wam pokażę wszystko, czyli cały system, co się z czym spina. Jeśli chodzi o transport, mamy do wyboru oczywiście karta oraz tak zwaną platformę. Kart oczywiście mamy u góry dwa rodzaje zapięć. Zapięcia standardowe do X-Bloka oraz zapięcia do mniejszych skrzyń. Mamy również dość duże 18-centymetrowe koła ogumowane. Rączkę teleskopową. Podobny system, który jest w Kubricku One, w Kubricku Pro. Oczywiście zawiasy na metalowym czpieniu. Skrzynka, zawartość będzie omówiona osobno. Mamy standardowo przetłoczenie, pojemnik na te bity, na jakieś pierdoły. Kolejnym z elementów serii X-Block jest skrzynia tej samej wielkości, tylko skrzynia nie mająca kół. Tutaj akurat mamy wersję z przeźroszami w pokrywie. Jest też wersja całkowicie gładka oraz wersja z szynami pod ściski stolarskie oraz wersja z dodatkowymi konektorami na te mniejsze skrzynki. Standardowo podziałka, otwór. Jak widzicie, na każdej skrzyni mamy ten symbol X-a nawiązujący do nazwy producenta, nalepkę z wymiarówką, co też jest fajne dla osób, które zaczynają swoją przygodę z X-Blockiem, ponieważ nie każdy musi się orientować, jakie to ma wymiary, więc kupując gdzieś w sklepie, jesteśmy w stanie sobie to przeczytać. Nie musimy latać z miarką. Boki dość solidnie przeżebrowane, na dole miejsce na konektory, u góry konektory boczne do spinania na metalowych czpieniach. Z tyłu standardowo ożebrowanie oraz zawiasy na metalowych czpieniach. Rączka blokowana w kącie 90 stopni z nazwą Kistenberg, co też jest fajne, ponieważ producent dzięki tym wyżłobieniom pokazuje, że nawet jak nam się ta nalepka odlepi z przodu, która jest nazwą, zawsze wiadomo, że to jest skrzynka od tego producenta. Jest to fajny dodatek estetyczny, ale myślę, że fajnie to wygląda. Dodatkowo mamy skrzynkę średniej wielkości. Tutaj akurat właśnie macie skrzynkę z szynami montażowymi pod ściski stolarskie. Budowa praktycznie ta sama. Te zapięcia, które już producentowi mówiłem, że moim zdaniem robią takie wrażenie miękkości. No nie każdy musi to tak odczuwać, ja jestem przyzwyczajony jednak do zapięć twardych, takich jak są w Kubricku czy w Keterze, które dają takie wrażenie, jakby były dużo lepiej zbudowane. Nie mówię, że to są złe, bo jeszcze żadne z zapięci mi się nie złamało. I tutaj jest fajne, ponieważ te zapięcia, o może w tej pozycji nie będzie tego widać, ale one fajnie odskakują. Wystarczy lekko do góry, każde zapięcie fajnie nam odskakuje, otwiera się jakby automatycznie. Tylko mówię, mnie nie pasuje ta struktura plastiku. Każdy może mieć inne wrażenie, mi to nie pasuje. Wolałbym jednak, żeby ten plastik był twardszy, albo przynajmniej grubszy, lub miał jakieś przetłoczenie, jakąś fakturkę, która by powodowała to, że w dłoni to będzie jakoś inaczej odczuwalne. Dobra. Z tyłu mamy ożebrowanie oraz zawiasy na metalowym czpieniu. Standardowe boczne konektory. Po boku ładne ożebrowanie.
I tyle. Kolejna skrzynia, to jest skrzynia najmniejsza. Odpowiedni, powiedzmy, kublikowskiej dwusetki. Tu jeszcze mamy wersję z dużymi zapięciami. Po naszym ostatnim filmie producent się skontaktował. Teraz będą montowane zapięcia małe, które nawet dostaliśmy od producenta na wymianę. Będą wymienione zapięcia w tej skrzyni na te krótsze. Więc teraz, jeśli postawimy skrzynię na koszu, co było omówione, że jeśli zapniemy na koszu, to nie ma jak się dostać do tego otworu, który nam skrzynię otwiera. Teraz już będzie ta możliwość. Więc też fajnie, że producent słucha użytkowników, potrafi przyznać się do błędu. Oczywiście u góry mamy konektory dodatkowe, akurat z tej wersji pokrywy, na mniejsze skrzynie, tak samo jak jest to w karcie. Dodatkowo w zestawie mamy kosz standardowy, taki jak jest w większości systemów tego typu jak X-Block. Kosz taki duży, zapinany, który mamy możliwość przypięcia do systemu oraz zapięcia na niego dodatkowych skrzyń. Kosz prosty, oczywiście miejsce na dwie przegrody. Lekko elastyczny, nieszczelny z otworami, więc jakieś pętle malarskie, coś co jest wilgotne, możemy tutaj wsadzić, to nam fajnie wyschnie. Fajne przetoczenie tego X-a jak we wszystkich skrzyniach serii X-Block, więc z daleka wiadomo, że to jest ten system. Kolejny element systemu, omawiane wcześniej kosze systemowe, które już są zapinane do systemu, ale na które już nie można zapiąć kolejnych elementów. Czyli kosz na kosz możemy założyć, ale już do tego kosza nie dopniemy czy skrzynki, czy kolejnego kosza. Mamy kosz mały. Oraz mamy kosz wysoki. Więc to już są trzy kosze, które są dostępne w jednym systemie. Jeden kosz spinany z resztą i dwa kosze, które są spinane, ale na które już nie można zapiąć kolejnych. Są też w systemie X-Block skrzynki narzędziowe. Skrzynki narzędziowe wąskie. Jest jedna skrzynka, jeden rodzaj jest szerokości skrzynek standardowych X-Blocka oraz są skrzynki węższe, które pasują tylko na te pokrywy z dodatkowymi konektorami. Skrzyneczka fajna, malutka, lekka. Możemy ją na jakieś narzędzia ręczne typu młotki, śrubokręty przez. Tak jak wszystkie produkty, fajnie przeżebrowana, metalowe czpienie w zawiasach, dodatkowe konektory, więc na skrzynkę możemy dopiąć kolejne skrzynki, zrobić sobie fajny stosik. Potrzebujemy kilku małych skrzynek, zapinamy, to nam wszystko fajnie działa. Czyli jak widzicie, elementów systemu X-Block też jest sporo, ponieważ mamy karta, mamy skrzynkę wielkości karta, mamy średnią skrzynkę, mamy małą skrzynkę, trzy rodzaje koszów oraz dwa rodzaje skrzynek narzędziowych. Do tego wszystkie te produkty, oprócz koszy, mają trzy rodzaje pokryw. Pokrywę gładką, pokrywę z szynami pościski stolarskie oraz pokrywę z przeźroczami, co nam daje naprawdę pokaźny asortyment. Dodatkowo oczywiście mamy jeszcze do karta możliwość zastąpienia go platformą jezdną. Zestawienie wszystkich produktów będziecie mieli w opisie filmu. Myślę, że to jeśli chodzi o takie omówienie całości asortymentu, to wszystko. Dajcie łapkę w górę, czekajcie na kolejny filmik. Do usłyszenia.